Witajcie, kochani, na kolejnych wspaniałościach z nieba. Każdy, kto ma prawo jazdy już dłuższy czas, pewnie miał okazję prowadzić samochód w czasie burzy. Warunki w takich okolicznościach nie należą do sprzyjających. Deszcz strumieniami leje się z nieba i mimo iż wycieraczki pracują na pełnych obrotach, widoczność jest ograniczona. Nie wiem, czy jest ktoś, kto lubi w taką pogodę prowadzić samochód, ja osobiście nie bardzo. Jednak tego typu sytuacje uczą mnie, jak być lepszym kierowcą, jak radzić sobie w niesprzyjających warunkach po to, by w razie konieczności nie bać się wsiąść za kierownicem, gdy zajdzie taka potrzeba. Wiadomo, sytuacje w życiu bywają różne. Bez względu na pogodę trzeba wsiąść i jechać, dlatego ważne jest, by się nie bać, gdy przyjdzie nam jechać w trudnych warunkach atmosferycznych i nabierać doświadczenia. Tak samo jest w naszym życiu. Bywają życiowe burze, które powodują, że pojawia się strach. Bywają ulewne deszcze, które ograniczają nam widoczność i sprawiają, że widzimy niewyraźnie. Najważniejsze to nie tracić z oczu celu. Kiedy w Twoim życiu pojawi się kolejna burza, która wzbudzi strach i niepokój, gdy ulewne deszcze okoliczności sprawią, że będziesz widzieć niewyraźnie, patrz na Jezusa. Przypomina mi się tutaj historia z Ewangelii Łukasza, gdy uczniowie byli z Jezusem w łodzi. Jest to ósmy rozdział od 22 wersetu. I stało się pewnego dnia, że wstąpił do łodzi on i uczniowie jego i rzekł do nich. Przyprawmy się na drugi brzeg jeziora i odbili od brzegu. A gdy płynęli, on zasnął i zerwał się gwałtowny wicher na jeziorze i fale ich zalewały, i byli w niebezpieczeństwie. Wtedy przystąpili do niego, zbudzili go mówiąc mistrzu, mistrzu giniemy. A on, obudziwszy się, zgromił wiatr i wzburzone fale, a one uspokoiły się i nastała cisza. I rzekł do nich: Gdzież jest wiara wasza? Oni zaś, przestraszywszy się, stumiewali się, umówili jedni do drugich. Któż to jest ten, że nawet wiatrom i wodzie rozkazuje i słuchają go? To, kim jest Jezus Chrystus, to raczej każdy wierzący wie. Jednak w burzliwych sytuacjach, gdy za bardzo skupiamy się na okolicznościach, warto zadać sobie pytanie gdzie jest nasza wiara? Ufamy Bogu czy okolicznościom? Burze w naszym życiu będą się pojawiać, ale przecież po każdej burzy wychodzi słońce. Jednak w czasie burzy w swoim życiu, gdy zaufasz panu, on przeprowadzi cię przez nią bezpiecznie, a ty będziesz silniejszy o kolejne doświadczenie i mocniejszy w ufności do naszego pana. Też jest potrzebny, by natura mogła się rozwijać. Tak i my potrzebujemy czasami w naszym życiu burzy, dzięki której będziemy wzrastać. Dlatego ufaj bez względu na okoliczności. A gdy znowu wyjdzie słońce, będziesz wdzięczny za kolejne doświadczenie. Na koniec chciałabym podzielić się wersetem z Psalmu 43, który wyrył się w mojej pamięci i przypominam go sobie zawsze, gdy jakaś życiowa burza próbuje wzbudzić we mnie strach czemu rozpa rozpaczasz duszo moja i czemu drżysz we mnie? Ufaj Bogu, gdyż jeszcze sławić Go będę, On jest zbawieniem moim i Bogiem moim. Życzę Wam samych wspaniałości z nieba każdego dnia. Amen.